Siema. No właśnie, przecierpiłam się trochę. Muszę sobie buty chyba inne kupić, bo jedyne, gdzie mi było zimno, to w nogi. Bo te buty w ogóle nie są ocieplane, takie bardziej chyba jesienne są. A zobacz, jak jest tam, nie? Tu. Saj. Bardzo fajnie. Bosko, jest cały czas pada śnieg. No, ja wiem, że na pewno dla kurierów, ogólnie ludzi, co muszą jeździć autami, no to jest na minus, tak? Ale dzieci się tak bawią, to jest mega. Już dzisiaj pan kurier powiedział, że no, oby się pogoda poprawiła. Tu są dwie paczki od Przemka, przyszły prezentów. Oby się pogoda poprawiła, powiedział, a ja mówię, no dla pana pewnie tak, ale dzieci szaleją, się cieszą. Tu mam zrobione takie stanowisko do pracy. Będę sobie kończyć montowanie vloga. Przynajmniej muszę pomóc, bo nie wszystkie ustawienia zrobiłam tak, jak trzeba. A żeby się przyjemnie oglądało vloga, to tam i z głosem trzeba coś poustawiać. Ja tego nie wiem, muszę sobie zrobić całą listę w Trello, checklistę, poodhaczać. Jeden to jest tu. Poodhaczać. O. Żeby te vlogi się też w miarę dobrze oglądało. W każdym razie, dlaczego miski kota, kotów, no Rysiu, dlaczego miski kotów są tutaj? A dlatego, że nie wiem, jak inni właściciele majkunów mają, ale to są koty, które bardzo lubią, wiecie, łapami. No, on przyzwyczajony jest ten kot do takiego łażenia wszędzie. Mama pozwala. Tak, pozwala. Co ja chciałam powiedzieć? Aha, że te koty po prostu łapkami wodę chlapią niemożliwie. Nie może być normalnie w misce, bo by było wszystko mokre. A w zlewie nawet jak będzie chlapał, to sobie w zlewie chlapie. I to są koty, które chyba lubią wodę. Drugi kot? Dla przykładu? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Miseczka. I on tu potrafi siedzieć. I no tak, ty, szafciu, no szafuńku kochany, no szafuńku, ty tak lubisz, jak ja cię głaszczę, no szafuńku, no taki kotek słodki, no są cukier. Dzisiaj do mnie nie przyszły ze mną spać, bo się zamknęłam w sumie. No dobra, zamknęłam drzwi. W każdym razie dajcie znać, jak ktoś z was ma majkuna, czy też tak macie z tymi kotami, że no wodę rozwalają. Wiadomo, ogólnie to są duże koty, duże, takie spore, no chyba z 8 lub 9 kilo ważą, nie wiem, musiałabym się dopytać mamy o Kałusia. Kupiłam sobie kubeczek zacny, świąteczny, z czapeczką świąteczną. Teraz jeszcze do tej kawusi, której normalnie nie pijam, bo to jest kawa parzona, ale u mamy lubię. Jeszcze sobie do tej kawusi mleczka doleję sojowego i lecę montować vloga. Miejmy nadzieję, że przynajmniej będzie mam czas, żeby mi pomóc. No Rysiu. No, to cisnę. Zanim ten pocket, czyli to urządzenie, się odpali, to już mija ten moment, który chcę nagrać, nie? Bo się tak Rysiu tak słodko bawił firanką. Ja szybko odpalam, nie? Szybko, żeby to nagrać. On przestał. A! Bardzo polecam, nawet jak nie jesteście wege. Plastry wegańskie. Przepyszne są. Plastry wegańskie bodajże w Biedronce można kupić, ale podobno nie w każdej. Pyszne. To jest, ja uwielbiam z ogóreczkiem jeszcze na chlebek. Takie. Dobra, jestem. O, kadło z myszki. O, szkoda, że sobie takiego nie wzięłam stojaczka z Polski. W każdym razie. No nic. Trochę mi ten Macintosh szkubie. Nie wiem dlaczego, bo to już jest ten pan jednego starego, wiekowego, a drugi właśnie to jest ten nowszy model i szkubie mi na premierze, czyli w tym programie, w którym robię namiastki montowania. I troszkę mnie to boli, bo strasznie mi to wydłuża czas pracy, zanim mi się to wszystko podpala. No nic, trzeba sobie jakoś poradzić. Nakupiłam wczoraj, a nie wiem, czy wam pokazałam.
Nie pokazałam. Przyszłam do domu, bo mi się pocket rozładował. Nie pokazałam. Nakupiłam wczoraj takich lampek, bo ja mam bizika na punkcie takich świątecznych lampek. I tak byle gdzie na razie z mamą położyłyśmy. Wiecie, w Pepco są takie... O, te są fajne, przeróżne, świecące. Ja mam bzika, ja lubię takie rzeczy. To jest numer jeden, wyłączę, żeby baterie nie schodziły. O, ten sznurek też jest super, tak żeśmy w te maskotki wrzuciły z mamą. Taki normalnie sznurek z ciśćkami i lampki na tym. No kurde, mega to wygląda. Ja uwielbiam takie rzeczy. Mnie to po prostu tak cieszy. Aha, tu jest jeszcze takie diodki. Serio? Ja nacisnęłam i teraz zaczęło się nagrywać? I nie nagrałam tego wszystkiego, co pokazałam przed chwilą? Muszę to sprawdzić. Boli mnie to. Już ten skubaniec tu wszedł. Tamten wyszedł, otworzył i ten tu przyszedł. Rychu, proszę tak się tutaj zachowywać. Rychu, proszę się tak zachowywać i... Żeby nie było... Nie, Jezus Maria, ja się nie będę normalnie wygadać. Proszę tutaj nie robić burdlu. Ja wiem, że ty teraz robisz takie niewinne oczy, kolego. Ale chyba cię będę stąd wyganiać. I drugi. I obydwa tam. No kurde, ale sobie zrobiłam. Teraz nie będę musiała jednego i drugiego wygonić. Proszę państwa. Proszę państwa, proszę się stąd ewakuować. Dobra, jak będę słyszała trzaskanie, to po prostu... Pies stamtąd pogonię. I chyba się okazało, że nie nagrałam tego, co chciałam pokazać. Co pokazywałam, w sensie, co sobie myślałam, że kliknęłam na nagrywanie, a nie. Sprawdzę to potem. Tam, nie wiem, bombki chciałam, lampki takie świąteczne chciałam pokazać, jakie kupiłam. I nie wiem, czy pokazałam, czy nie. Już drugi raz mi się nie chce, więc może przy okazji kiedyś tam nagram to. Uroki, kurde, długich paznokci. Nawet nie jeszcze naciśniesz, czy nie, bo nie masz opuszki, żeby nie nacisnąć. Robi się coraz już ciemniej. No, 16 dochodzi. To jest troszeczkę... No, w sumie nie jest tak źle. Po prostu chmury tak... No dobra, nieważne. Nie jest aż tak źle. Siema, Rychu. Jaki ziewszko, żeby nie było widać. I o cię kręca, Rychu. Ty mu faszcza. Chciałam powiedzieć, że ugotowałam sobie... Znaczy, gotuję sobie grochówkę. Wspomogłam się nieco przepisem z Wegetuby. Bardzo lubię ten kanał. Pozdrawiam serdecznie i polecam Wegetuba. Troszkę się tylko wspomogłam, bo nie wiem, zanim odpaliłam sobie filmik, jak zrobić grochówkę, to już rzuciłam ten groch, żeby się gotował, nie? A tam było powiedziane, żeby co najmniej 12 godzin się ten groch moczył wcześniej, więc wiecie, niestety nie uniknę tych nieprzyjemności po grochu, ale grochówkę lubię, zjem trudno, mama to jakoś wytrzyma. Proszę bardzo, są liście laurowe, jest ziele angielskie, trochę kurkumy rzuciłam, bo dzisiaj widziałam znowu filmik na temat właśnie tych mega niesamowitych właściwości prozdrowotnych kurkumy. Zapomniałam, jak ten kanał się nazywa. Jest taki doktor. On ma 500 tysięcy subskrypcji nawet, jak mniej więcej. Może podczas montażu sobie tu wrzucę, jak się nazywa ten kanał. No tak zrobię, bo kurczę, szkoda by było mówić o tym, o super się dowiedziałam, a nie powiedzieć, od kogo się dowiedziałam tej informacji. No dobra, cisnę się teraz kąpać, bo wieczorem chcę odwiedzić Martynkę, Daniela, Tindrillo i ich latorośle, dwie małe. No i chcę, żeby mi same włosy wyschły. Nie wiem, czy się to uda. Dwie godziny, żeby mi wyschły. Raczej mi nie wyschną, ale przynajmniej się trochę podeschną, że sobie nie będę musiała tak dużo suszarki używać, bo nie lubię po prostu. No dobra, to idę się kąpać, idę w te ciemności. No. Eksportuję sobie vloga, a ten pieron mi tu łazi. No ty słoneczko, no ty.
Łazi mi tu po Macintoshu, boję się, że mi coś poklika. Skubaniec. Ale już sobie przeszedł. No przed chwilą był prawie mi wlazł na komputer, na laptopa. Ale już sobie poszedł, już jest tutaj. Co, coś zaskoczyć? Ha, skubaniec. Bierze się słodyczek, no. No daj buzi. Nie chcę dać buzi. Kotem się nie pochwalisz, nie? Mi się parę razy zawiesił Macintosh i któryś raz z rzędu puszczam ten eksport, ale muszę to zrobić przed wyjazdem, bo chcę, żeby jeszcze dzisiaj ten odcinek vloga wyszedł, żeby się pojawił na kanale. Cześć, jestem Szafcio. Ciemno w tej kamerze. No, walczę dalej. Walczę dalej, przyniosłam sobie tu choinkę. I lubię tak sobie po ciemku siedzieć troszkę. Jakie sople na tym. Ciekawe, czy to będzie widać w kamerze. Teraz to, czekajcie. Na tej... Oj. W latarni są sople. Kurczę, muszę odsłonić. O Jezus Maria. Ale takie serio długie, nie? Widać je. Widać je. Troszkę je widać. Takie mega długie sople tam są. Jo, cię kręca. Tak wygląda w nocy przed moim oknem, znaczy od natki w sumie oknem. A tak wygląda Szafcio, który mnie dukał przed chwilą, żebym go smyrała. Tak, dobra, robię dalej, walczę dalej. Uczę, może żeby czegoś nie zrzucić. Nie tylko kot zrzuca, ale też czasem. Kurde, niestety muszę wziąć maka ze sobą, bo nie zdążyło się to wyeksportować. Jakoś tak ten planowany czas jakby się wydłużył. No nie wiem, co się stało, ale muszę wezmę to po prostu na imprezę Macintosha, dokończę, puszczę wam vloga, bo jeszcze mam materiał do zrobienia, do zmontowania na jutro, ale to już sobie na spokojnie jutro zrobię. Jeszcze tego mam. Nową nagrywam, a potem nie umiem tego nadążyć montować. Jeszcze nie mam takiej wprawy jak Przemek, chociaż dzisiaj przeszkolił, ale no mimo wszystko zanim to wejdzie w krew, to trochę minie. Dobra. Ubieram się, bo zaraz będzie taksówka z powiem Jeronem. Uwol! Jerona KS Taksa tam? To lecimy. Nie będę tam nagrywać tego taksówkarza, po prostu tylko... Z przodu? Dobra, cisnę z przodu, usiąść. Jezus Maria. Tak się wszystko szybko działo, nie? O. Ja się zaczęłam ubierać, nie? Jestem nagle w windzie, bo jak się już ubierałam, wyłączyłam sobie nagrywanie, słyszałam, byście zaczęli pukać i szybko ten klucz wyciągnął, żeby otworzyć, nie? I nie zdążyłam. Mama mi otworzyła, Hania się zgarnęła. Już nie wejdziemy. Cicho, bo dzieci śpią. Siedzimy cicho, bo Martyna usypia młodego. Daniel usypia młodą. I siedzimy jak... Albo na odwrót. I siedzimy jak takie myszy tutaj cichutko. A ja eksportuję vloga. I zaraz będę go odpalać na kanał. Prawie ubrycy. Nie wytrzymał. Prawie mózg rozwaliło. Musiał powstrzymać. Musiał powstrzymać kichnięcie, bo jego kichnięcie nieboszczyka może obudzić. Druga. Jesteśmy zmęczeni. Czemu? Pierdol się.
Śpieszymy na taksówkę, bo przyjechała. Wracam do chaty. Małe wrazki obudzone. Myślisz, to wszystko przez moją tam? Ale się tu tak czasu, nie? Jo, cię kręca. To jest niemożliwe, że tak czasu. Katia taksa, dobra, stoi. Nara, bez odbioru. Którego my dzisiaj mamy? 18? 18, taka leniwa niedziela domowa. Jestem w koco swetrze mamy. Mega ciepłe, fajne to jest. I zrobiłam obiad, bo Natka przyjeżdża z gór. Zrobiłam ten mój sławetny sos. Fasolkę. Tu mam ziemniaczki przygotowane. I mama kupiła takie fajne korn, czyli z kukurydzy kotleciki. To sobie zrobimy z Natką i sobie zjemy we dwie obiado. No a jeszcze zrobiłam coś, co uwielbiam. Normalnie do kapusty kiszonej pokroiłam ją i dodałam tylko pieprzu i cebuli. I do obiadu uwielbiam, normalnie uwielbiam. Pytaliście się, czemu nie mam paznokci dwóch, bo ściągnęłam do nagrywania kursu. To tak na szybko informacja, bo czasem jest tak, że ktoś tam jeden czy dwa vlogi pominie, a ja tam wcześniej mówiłam, więc warto przypomnieć. I chciałam powiedzieć, że jest przepiękna pogoda. Ponieważ jest słoneczko, jest niebo widać niebieskie, piękne. Kot numer jeden, kot numer dwa. I już wam pokazuję to słoneczko, jest cudownie. Widzicie, jak na mnie świeci? No cudnie jest, no po prostu jest tak pięknie. Dzisiaj to już muszę tą Natkę wytarmosić, żebyśmy tego bałwana ulepiły. Chyba, że już będzie ten śnieg taki, wiecie, mokry, bo jak słońce, to on może tak już topnieć. To tak nie do końca to pyknie. W każdym razie melduję się, tylko dzisiaj dużo nie nagrywałam, bo po prostu siedzę w domu. Co będę nagrywać, jak siedzę w domu? Przy komputerze robię vlogi, będę marnować. To ten mój montaż, taka trochę marnacja. Montować inne rzeczy, robić takie komputerowe. Słucham sobie książki, a to nie mogę pokazać jakiej, ale mam słuchawki. No i trochę gotuję. No i tak mi mija niedziela. Jest godzina 14:20. No, może jeszcze coś nagram, jak Natka przyjdzie, nie wiem, ale stwierdziłam, że lepiej cokolwiek nagrać, choćbym miała ponudzić, niż, no, jest kot! O, to kot tak sobie po prostu przeskoczył przez śnieg, a się wystraszyłam, a te, jak patrzę na normalne koty, takie dachowce, albo kota od Martyny i Daniela, to mi się wszystkie te koty takie małe wydają, według tych olbrzymów. No nie olbrzymie. Słodki olbrzymie. Słodki olbrzym. Patrzcie, jak on ma. Patrzcie moją rękę, a jaką on ma głowę wielką, nie? Po prostu. Ty jesteś chyba troszeczkę większy, co, Odryśka? Co? Czy po prostu bardziej puchaty? Mruczysz. A wczoraj w nocy Rychu mnie obudził, bo sobie chusteczek nie schowałam, takich, wiecie, w kartonie. A on lubi strasznie, mam powiedziała, że on nawet je. Ja nie wiedziałam o tym i mnie 3 razy w nocy budził. Wywaliłam go, tak w cudzysłowie oczywiście, i zamknęłam się. I spałam, jak zabita, po prostu. Taka wielka główka. Słodyczki, no. No same słodyczki. Co będę się nagrywać? Już się nagrywa. No. Natka przyjechała z gór. Miała spotkanie z harcerzami. Będzie się rozpakowywać ten wielki plecak. Będzie rozpakowywać, a ja montuję vloga. No i tak mija niedziela. Montuję dalej. Natka się wyprowadza. Matka, furtka. Pokazuj mnie go, płaka.
Oj tam. Przeprowadzką to mi też się nie chciało już układać, więc bo wiedziałam, żeby to zbierać wszystko. Ale to jest instant wyprowadzka. Tak na raty, nie? Bo z tego cię nie weźmiesz. No, nawet do szafy nie mamy. No to dużo nie wezmę ze sobą. Najpotrzebniejsze rzeczy tylko. No. Aż będzie szafa, wtedy reszta. O, tu mi się dostanie półka. Prawda. Dobra. Żrówko montuję dalej. Często chodzę na grzyby. Na grzyby? Na grzyby.